Aion to tytuł, który przeszedł wiele. Od dobrze radzącej sobie konkurencji World of Warcraft w modelu pay to play, poprzez przejście na free to play, które pozwoliło tytułowi odżyć na nowo. Teraz dla gry nastał nowy świt. Dosłownie. Aktualizacja 6.0 nazwana The New Dawn przynosi ogromną ilość zmian, czyniąc z Aiona praktycznie nowy tytuł. Co Gameforge dla nas przygotował? Czy warto zajrzeć do tego starzejącego się tytułu? Wybierzmy się do świata Aiona i przekonajmy się. Ja jestem Zetrik i zapraszam na materiał. Nowy świt to bardzo buńczuczna nazwa dla aktualizacji, nie sądzicie? Sugeruje, że wydawca jest z góry pewny sukcesu i wymaga od tego patcha, aby na nowo przykuł uwagę graczy do tytułu. Zmian faktycznie zaszło tu wiele, a gracze z radosnym hura rzucili się do bicia leveli. Co się zmieniło? Najistotniejsza zmiana to przebudowany proces zdobywania poziomów. W wersjach poprzednich poziomy leciały jak przysłowiowa krew z nosa. Teraz na szczęście to się zmieniło, a cały proces levelowania od zera do endgamera zajmuje około 8 godzin. Jest to ogromny przeskok, bo wcześniej wbicie max levelu zajmowało miesiące grindu. Tutaj należą się pochwały za taką decyzję. Aion jako stary tytuł odrzucał wielu chętnych przydługawym wstępem. Ja sam wielokrotnie się od niego w ten sposób odbiłem. Na szczęście to już przeszłość i każdy może doświadczyć tego, co w Aionie najlepsze, ale czy na pewno? Łatka 6.0 bowiem usuwa z gry wiele ze starego kontentu. Przebudowano strefy, znerfiono instancje, które można teraz solować, a wiele twierdz, o które rozgrywały się bitwy PvP, zostało usuniętych. Z tego powodu nie ma też w grze buffa dla pokonanej frakcji. Jeśli lubicie oblężenia twierdz, musicie skierować swoje kroki do otchłani bądź też lakrum. Tylko te dwie twierdze jeszcze funkcjonują. Co to oznacza? Czemu zdecydowano się usunąć główny kontent PvP? Na to pytanie nie poznamy pewnie odpowiedzi, ale jeśli mam zgadywać, to wszystko rozchodzi się o to, że szykuje się dodanie czegoś nowego, bardziej aktualnego. Nowe twierdze, nowe bitwy PvP, a może coś zupełnie innego. Kto wie, pozostaje czekać i zobaczyć, co tam Gameforge dla nas szykuje. Z pozytywnych zmian. Przebudowy doczekały się klasy postaci. Każda z nich została dokładnie sprawdzona, zbalansowana i dopieszczona. Nie zdziwcie się zatem, kiedy po zalogowaniu zobaczycie puste paski skilli. Podobnie stygmaty, zostały zresetowane i przebudowane. Nie wspomnę już o zmianach w opisie statystyk. Jeśli więc logujecie się po dłuższej przerwie, to możecie doznać szoku. Nie będę w tym wideo omawiał wszystkich zmian, tak wiecie, bardzo dokładnie. Jest tego po prostu za dużo i każdy z zainteresowanych już na pewno przeczytał pełne patch noty. Jeśli nie, to musicie koniecznie to zrobić. A to dlatego, żeby nie być później zdziwionym: o mój Boże, co się dzieje z moją klasą postaci? Dlaczego mój mag nie ma tego spela? Dlaczego mój tank działa tak, a nie inaczej? Co to za statystyki? O mój Boże! Nie mówcie, że nie ostrzegałem. Nie wypada jednak nie wspomnieć o nowej strefie przeznaczonej dla najbardziej doświadczonych Dave'a. Lakrum, miejsce, w którym dostępna jest nowa twierdza, jest dostępne przez odpowiednie teleporty w stolicach. W lokacji znajduje się nowy dungeon, a dostęp do niego ma frakcja kontrolująca północną twierdzę. Dodatkowo po lakrum biega cała masa bossów lubiąca rzucać rzadki ekwipunek. Pojawiający się regularnie Anomos potrafi zostawić optymalny i legendarny ekwipunek, który należy do najrzadszych w Atrei. Ale na pewno dręczy was pytanie: co z item shopem? No wiem, na pewno się martwicie, bo to przecież Gameforge, wydawca znany ze swoich chciwości, dojenia graczy i zabijania najlepszych gier. Macie gotować swoje portfele niczym dojne krowy, szykując wymiona? I taki nie. W grze pozostaje złoty pakiet. Dalej przydatny, do gry na poważnie wymagany. Tutaj nic się nie zmienia. Problemem pozostają jednak zwoje przemiany. Wielu graczy uważa je za bardzo, bardzo zły pomysł. Forum aż pęka od negatywnych opinii. Najgorsze jest, że przemiany są niezbędne do zabawy. Nie da się ich obejść poprzez, nie wiem, lepszy ekwipunek, czy po prostu wyskilowanie się. Jasne, mamy na początku potki dające takie same efekty, no ale one się skończą. Pozostaje tylko wyrzucanie pieniędzy, aby w końcu trafić na tą dobrą transformację. I to nie są wydatki rzędu 20-30 zł. Można w nich utopić nawet grube setki w poszukiwaniu wyższej jakości. Oczywiście wciąż możecie grać za darmo, bowiem Gameforge w swojej wspaniałości, ja się nam panujący i w ogóle etc. BBB daje nam jeden darmowy zwój na tydzień. Ach, ta szczodrość, brawo!
Dla upartego da radę, ale niestety długo pozostaniecie w tyle za osobami wydającymi gotówkę. Niestety Gameforge nie skorzystał z rozwiązań znanych z koreańskiego czy rosyjskiego serwera. A nie wspominałem chyba o obniżonej szansie na ulepszenie ekwipunku, co? Żadna inna wersja nie ma tak minimalnej szansy na sukces jak europejska. No, chyba że kupicie lepsze kameki z item shopu. Pozostaje pytanie, czy warto wrócić lub zacząć grać w Iona? Wydaje mi się, że jeśli nie teraz, to nigdy. Duże zmiany, nowe lokacje i nowe serwery. Nic, tylko grać. Pozostaje problem pogodzenia się ze sklepikiem Gameforge'a. Na niego nic nie poradzicie, a jeśli gra sprawia wam przyjemność, to chyba to się najbardziej liczy, co nie? Ja jednak zdecyduję się na inne tytuły, które nie obciążą aż tak mojego portfela, a on cierpi z powodu wieku. Niestety nawet starzy wyjadacze żegnają się z tytułem i patrzą tęsknie w stronę nowszych tytułów. Guild Wars 2 czy Elder Scrolls Online, albo nawet taki dziadek jak World of Warcraft oferują ciekawszą alternatywę, a co najważniejsze, nie oferują opcji pay to win. Czy Ion ma szansę utrzymać się na rynku? Jeszcze przez jakiś czas tak, ale jeśli Gameforge postanowi wydoić jeszcze więcej kasy z tej krowy, to możemy spodziewać się crashu, czego ani sobie, ani wam nie życzę, bo Ion to tytuł, który zasługuje na szacunek i spokojną emeryturę. Jeśli materiał wam się podobał, zostawcie łapę w górę, suba z dzwonem i dajcie znać w komentarzach, czy wracacie do Iona. A może już daliście sobie spokój? Jesteśmy ciekawi waszej opinii. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.